Czy największą wartością sezonu spędzonego w centralnej lidze juniorów to obycie się chłopaków wśród dużych firm? Myślę, że na pewno jedną z największych wartości tych rozgrywek było właśnie to, co pan powiedział. Z matematycznego punktu widzenia zabrakło jednego miejsca wyżej i 3 punktów do utrzymania. A tak po piłkarsku? Po piłkarsku? Ciekawe pytanie i dobre. Myślę, że można na nie odpowiedzieć na wielu płaszczyznach. Na pewno wiele czynników się na to złożyło. Trzeba wiedzieć, z kim rywalizowaliśmy w tej lidze, bo 8 drużyn, czyli połowa, to były drużyny z akademii ekstraklasowych. Następne 4 to były pierwszoligowe, a dopiero my plus bodajże Zawisza Bydgoszcz to były akademie trzecioligowych drużyn i jedna drużyna była z 4. ligi, czyli myślę tutaj o Chemiku. Więc stawka była bardzo mocna i tutaj no, niewątpliwie brakowało nam po ludzku takiej jakości na tle naszych rywali, ale myślę, że mimo spadku wstydu nie przynieśliśmy. No i zaznaczyć warto, że z grupy zachodniej wyłoniony został ostatecznie mistrz kraju. Zgadza się, Górnik Zabrze, aczkolwiek dla mnie bezapelacyjnie drużyna Zagłębia Lubin była najlepszą drużyną w tej lidze i to myślę, nie boję się tego stwierdzić, że o wiele lepszą drużyną była niż drużyna Górnika Zabrze. Nie wiem, dlaczego finalnie nie sięgnęli po mistrzostwo. Bo to młodzież, przewrotna jest. Może poczuli się w pewnym momencie zbyt pewnie, może sztab mieszał za dużo składem, bo tam wielu chłopaków z Zagłębia wiem, że grywało też w drugiej lidze seniorskiej nawet z rocznika 2006, więc może gdzieś tam w którymś miejscu zlekceważyli niektórych przeciwników, gdzieś niepotrzebnie pogubili punkty, ale tak jak mówię, czysto po piłkarsku to drużyna Zagłębia absolutnie poza naszym zasięgiem i zdeklasowała nas w obu spotkaniach, a z drużyną Górnika myślę, że prowadziliśmy w miarę wyrównane boje. Finalnie brakowało nam tej jakości, po prostu jakości zawodników do tego, żeby te mecze kończyły się innymi wynikami. Dalekie i czasochłonne podróże to strona medalu, o której rzadko się mówi przy okazji rozgrywek Centralnej Ligi Juniorów. No na pewno trochę pojeździliśmy. Już nie pamiętam dokładnie, ale przed rozgrywkami liczyłem, ile kilometrów przemierzymy. To bodajże wyszło mi, że coś koło 13 tysięcy kilometrów zrobiliśmy w tym sezonie, więc nie mało. Jak to mówi się, zawsze są plusy i minusy takiego stanu rzeczy. Na pewno organizacja każdego wyjazdu to już nie jest wyjazd gdzieś tutaj w rejon województwa, tylko dłuższa eskapada, wiązały się z tym pobyty hotelowe, całe planowanie takiego dwudniowego wyjazdu. Plusem na pewno było to, że drużyna była dłużej ze sobą, chłopcy mogli bardziej się integrować ze sobą, a dla mnie na przykład plusem takiego czegoś było oczywiście nie to, że dłużej mnie nie było w domu, tylko że też dużo pracy mogłem wykonywać swojej w trakcie podróży. Poniekąd koresponduje z tą kwestią ostatnie pytanie, dość rozbudowane. Grupa w tym kształcie przestała istnieć. Niewielka część rywalizować będzie wśród juniorów młodszych. Pozostali naturalną koleją rzeczy trafią do grupy juniorów. Niektórzy pewnie mogą się nawet otrzeć o drużyny seniorskie. Czy w Twojej opinii mają szansę znów spotkać się w szerszym gronie właśnie wśród seniorów? To jest wróżenie z fusów troszeczkę, mam wrażenie. Powróżmy. Zawsze trudno jest odpowiadać na pytania dotyczące przyszłości, bo później można wyciągnąć taką wypowiedź sprzed lat i powiedzieć, a powiedział, że nie, albo że tak, a stało się zupełnie odwrotnie i co z niego za ekspert, czy tam znawca, ale powiem może tak, biorąc pod uwagę potencjał tej grupy ludzkiej, to myślę, że nie była to grupa wybitna, natomiast była to grupa bardzo wyrównana, więc może posługując się logiką zwykłą, jeżeli
którymś z tych chłopaków z rocznika 2006 powiedzie się i dostaną się do drużyny seniorskiej, to nie widzę przeszkód, żeby tym chłopakom z 07 rocznika nie miała się udać ta sztuka. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.